dlatego że kultura polska, kultura japońska, jakże się odnaleźli w Japonii? Każdy kraj ma coś pięknego, jeśli chodzi o nasze bogactwo kulturowe. No, zarówno Japończykom podobałoby się coś w Polsce, no, jak i nam podobało się bardzo wiele w Japonii. Można powiedzieć, sam styl bycia Japończyków, samo podejście do życia, to, że żyją daną chwilą, że żyją dniem dzisiejszym, że nie przyjmują się, co było wczoraj, co było przedtem, a na dzień jutrzejszy to po prostu czekają, sam przyjdzie. Czy Japończycy wstydzą się, czy nie wstydzą się własnej kultury? Bo no, można spojrzeć na przykład na Polaków. Oni wstydzą się tego. No, rzadko spotyka się Polaka, który jest ubrany na przykład w strój narodowy i ciśnie sobie chodnikiem. Natomiast jak to wygląda w Japonii? Ja nie wiem, jaki Polak by się wstydził własnej kultury. Ja osobiście jestem dumny z tego, że mogę widzieć jakiegoś Krakusa, jakiegoś Kaszuba, czy Ślązaka w stroju regionalnym. Jak i również w Japonii. Bardzo podziwiałem ich właśnie za to, że właśnie w wolnych chwilach rodziny całe wychodziły do japońskich tych ogrodów spędzać jakieś chwile tam oglądając kwitnące kwiaty wiśni. Kiedyś premier Japonii ubolewał nad tym, że Japończycy za bardzo się poszli w stronę nowoczesności, że zaczęli zapominać o tej tradycji, co było widać właśnie na ulicach. Czy to się zmieniło? Czy Japończycy zaczynają wracać do tej tradycji? Czy chodzą ubrani w kimonach? Czy tą kulturę widać? Czy no, oczywiście w Krakowie też można powiedzieć, że no, nie ma rycerzy, ale zamek jest, są jakieś tam te rzeczy, ale czy oni zaczynają z powrotem do tej kultury wracać? No, przykładem było to, że można było na przykład, że no może nie tyle sami Japończycy, ale Amerykanie, którzy okupowali przez wiele lat Japonię, wiele na przykład mieczy samurajskich, bardzo starych mieczy samurajskich, wyprzedawali za grosze. Czy ta mentalność się zmienia? Czy oni jednak wracają do tej tradycji? Ja jestem, nie wiem, czy młodym człowiekiem, ale tam na razie w Japonii byłem raz i to, co widziałem, to faktycznie oni, można powiedzieć, cały czas żyją tylko pracą, więc ciężko było do tej pracy chodzić w tradycyjnych kimonach, które niemało kosztują. Poznaliśmy wielu fantastycznych Japończyków, którzy nam mówili, że oni nawet domu nie kupują, tylko mieszkają, jak są sami, w tych hotelach, bo od 4 do 5 rano zaczyna pracę, o 8-9 wieczorem tą pracę kończy, więc jemu, tak można powiedzieć, dom jest tam jakiś tam niepotrzebny. I te kimono tradycyjne również. Jednakże w święta narodowe, czy też w weekendy jakieś tam takie dni wolne od pracy, no ich tak mało mają, to zauważyłem, że bardzo dużo Japończyków, można powiedzieć, porusza się właśnie po mieście, po sklepach, po różnych miejscach publicznych w tradycyjnym stroju. Dlaczego Japończycy robią tyle zdjęć? Gdziekolwiek się pojawia? To właśnie, to było pytanie. To była taka ciekawostka, którą przypuszczam, że każdy z nas się tak zastanawiał nad tym, czemu oni, można powiedzieć, tak pstrykają. Ja dopiero sobie tak odpowiedziałem na to, jak też tam byłem. Jak byłem w Japonii, że pstrykaliśmy dosłownie wszystko i wszędzie. Z tego względu, że wychodziliśmy z założenia, że drugi raz te kilkanaście tysięcy nie będzie nas stać na to, żeby je tutaj wyłożyć, więc musimy jak najwięcej zapamiętać, jak najwięcej upamiętnić tutaj tego wszystkiego, żeby móc to później wspominać. Później też dowiedzieliśmy się, że Japończycy tak naprawdę, jak oni gdzieś jadą na wczasy, na wakacje, to oni nigdy dwa razy w to samo miejsce nie jadą. Dlatego nie tak dużo tych zdjęć na wakacjach, gdzieś na wycieczkach, tyle tego robią. Jak Japończycy są ustosunkowani do turystów? Serdecznie, bardzo pozytywnie. Nie wiem, kiedyś ktoś mi tak mówił, że gdzie ty tam jedziesz? Już wyzywają od gaijinów, od różnych takich rzeczy tam, że nie lubią tak w ogóle tych przyjezdnych. Ja nie wiem, gdzie ci ludzie jeździli, że tak mówią, że ktoś kogoś tam nie lubi. Przecież są najbardziej serdeczni ludzie, jakich w życiu spotkałem. Będzie jeszcze jedna wizyta w Japonii? A czemu tylko jedna? No na razie jedna, no nie ma, nie da rady w ciągu danego czasu. Na razie była jedna i wydawało mi się, że będzie to
że będzie to tylko ta jedna. Jednakże już mam cel, już wielu, można powiedzieć, kolegów ćwiczących, zarówno w moim dojo, jak i u kolegów w innych klubach. Chcemy pojechać do typowo takich zamkniętych, starych szkół samurajów, gdzie no, typowo właśnie też poćwiczyć i pojeździć po różnych jeszcze zakątkach starej Japonii.